Księga Izajasza, rozdział 53. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Te słowa Izajasz pewnie napisał ze swojego własnego doświadczenia. Głosił słowo Boga, widział jego działanie, ale ludzie nie zwracali na to specjalnej uwagi i niewielu brało sobie to do serca. W Nowym Testamencie apostoł Jan w swojej Ewangelii odniósł te słowa do nauczania Jezusa, a apostoł Paweł w liście do Rzymian do świadczenia o Jezusie przez Kościół. Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl, jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Izajasz zapowiada tutaj kogoś, kto będzie wzgardzony i opuszczony przez ludzi, który będzie cierpiał, którego ludzie będą uważali za godnego pogardy. Ten ktoś nie będzie miał urody. Być może chodzi tutaj o to, że podczas swojej męki Jezus będzie miał odrażający wygląd, a być może też chodzi o to, że naprawdę nie był on tak piękny, jak się go przedstawia na obrazach w tej chwili. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Kiedy Jezus został przybity do krzyża, większość Żydów uważała, że jest to kara Boża dla Niego, ale Jezus przyjął na siebie tę karę, która należała się każdemu z nas. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Izajasz zapowiada kogoś, kto zostanie ukarany zamiast nas, dzięki któremu my możemy być zbawieni, czyli uratowani od kary za grzechy i możemy być uleczeni z wszystkich chorób, a przede wszystkim właśnie z naszej skłonności do grzechu. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Tutaj my jesteśmy porównani do owiec, które zboczyły z drogi, ale są zbyt głupie, żeby sobie same poradzić. To zboczenie z drogi jest grzechem i ktoś musiał ponieść karę za ten grzech. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze. I nie otworzył swoich ust jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Tak właśnie Jezus zachowywał się podczas swojej męki i śmierci. Znosił w pokorze karę, która należała się nam, a na którą on nie zasługiwał. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Jezus został uwięziony, został osądzony, choć była to parodia sprawiedliwości i został zabity za występek ludu, do którego należał Izajasz, czyli Izraela, i za występek każdego człowieka na świecie. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę. Chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Jezus wołał do swoich przeciwników, kto z was udowodni mi grzech. Nikt nie mógł tego zrobić, ale to nie spowodowało, że jego przeciwnicy byli gotowi darować mu życie. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo. Będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. To potomstwo, które ujrzy Jezus, to ci, którzy przyjmą Jego ofiarę, którzy zawołają o ratunek i rzeczywiście wypełni się wola Boga, który chce uratować ludzi od kary za grzechy. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i Jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Jezus został wskrzeszony przez Ojca, ujrzał światło i rzeczywiście poniósł winy wielu. Dlatego dam mu dział wśród wielkich
i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Izajasz zapowiada, że Bóg wywyższy tego kogoś, kogo zapowiada, i Jezus rzeczywiście został wywyższony. I rzeczywiście też, jak to jest napisane w liście do Hebrajczyków, wstawił się za przestępcami i w dalszym ciągu wstawia się za nimi, za każdym z nas. Nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu jedynemu.